Dziś będzie odcinek dla wzrokowców. Naprawdę chyba wszyscy jesteśmy wzrokowcami. W pewnych kwestiach ktoś jest bardziej wzrokowcem, ktoś mniej wzrokowcem. Natomiast ten zmysł dla większości nas jest najbardziej rozwinięty i najwięcej danych w postaci gigabajtów dostarcza do naszego mózgu. Więc czym zainteresujemy wzrokowców? Multimediami, których coraz więcej pojawia się w naszej pracy. Zapraszam. Najbardziej popularne w multimediach są oczywiście zdjęcia. Coraz większy nacisk kładziemy na te zdjęcia, co jest bardzo dobrym znakiem i bardzo dobrym sygnałem. Tylko pamiętajmy, jeśli rynek się rozwija w sprawie tych zdjęć, to tak samo my się musimy rozwijać. O ile każdy Kowalski ma dostęp do tych samych smartfonów i może tak samo różne inteligentne funkcje softowe w tych smartfonach wykorzystywać po to, żeby jeszcze ciekawiej zaprezentować swoją nieruchomość, to my nie powinniśmy robić dokładnie tego samego. Skorzystajmy z tego, że zawodowe aparaty fotograficzne mają bardzo dużą matrycę, mają fajne obiektywy i dużo więcej światła, dużo więcej szczegółów potrafią wdrożyć. Czasami wykonane o 1% lepsze zdjęcia potrafią mieć wpływ właśnie na to, że o 1% dostaniemy lepszą ofertę. Więc nie chodźmy na skróty i nie cieszmy się z reklam nowych Samsungów, nowych iPhone'ów, które naprawdę robią piękne zdjęcia, ale niekoniecznie wnętrza, a już tym bardziej wnętrza, gdy jest ciemno. I teraz zastanówmy się nad jednym, czy każde zdjęcie ładne jest takim zdjęciem, jakim być powinno? Czy pewne rozmiary, pewne proporcje zdjęć, czy to jest coś istotnego, czy nie jest to coś istotnego? Czy każdy portal branżowy takie same ma wytyczne co do swoich zdjęć? Czy Facebook ma takie same wytyczne do zdjęć? Czy Instagram ma takie same wytyczne do zdjęć, jeśli to jest też nasz kanał dystrybucji? Warto się nad tym zastanowić, aby nie brać wszystkich zdjęć przez pryzmat ładności tego, co prezentują, tylko także, aby się zainteresować wytycznymi technicznymi tych zdjęć, do czego gorąco polecam. Drugim bardzo fajnym takim kanałem wzrokowym jest wideo. Zdecydowanie trudniejsze, zdecydowanie droższe i zdecydowanie wymagające więcej przygotowań, ponieważ wideo najczęściej więcej widzi. Wideo dodatkowo ma ten problem, że najczęściej jest w ruchu. Albo wideo się rusza, albo to, co jest przed wideem, się rusza. I tutaj mamy już mniejsze możliwości naświetlania, mniejsze możliwości jakichś korekt, bo tu już jest zdecydowanie trudniej korygować to, co zarejestrujemy. Natomiast ruch to jest ruch i to na pewno jest coś fajnego. To nie może być, uważam, nadal jako główny element przyciągający potencjalnych zainteresowanych. Uważam, że potencjalnych zainteresowanych nadal będą przyciągały zdjęcia. Natomiast wideo jest fajnym uzupełnieniem i to wideo możemy zarówno zrobić z takiego zwykłego poziomu, jak i z góry. Są różne drony oraz wysięgniki, nawet motolotnie i samoloty. Także można z różnych poziomów, z różnych wysokości wideo kręcić, tylko się zastanówmy, czy warto. Jeśli mamy jakąś firmę, która nam organizuje wszystkie aspekty audio, wideo, foto, to tylko dlatego, że mają drona, nie zawsze warto z tego drona korzystać, bo czasami z góry będzie coś wyglądało po prostu brzydkie. I się zastanówmy, czy osoba, która nabywa dane mieszkanie, czy często będzie naprawdę oglądała dach tych mieszkań. A jak się okaże, że ten dach jest brzydki, naprawdę możemy czasami coś popsuć, więc nie róbmy tylko dlatego, że mamy drona, wszędzie ten przelot. Warto zastosować to w tym momencie, w którym będzie to wartość dodana. Natomiast wideo uważam, że jest coraz bardziej rozwojowe i jest to ten rodzaj multimediów, w którym jednocześnie jako agenci możemy się wykazać. Jeśli ktoś ma na to odwagę, ktoś lubi to robić, kogoś lubi kamera, to jak najbardziej właśnie w plikach wideo najlepiej wypadnie, ponieważ się zaprezentuje tak, jak ja się teraz przed Wami prezentuję. Jest tutaj jeszcze miejsce w Polsce, myślę, gdzieś dla 10-15 agentów, którzy mogą w tym kanale się bardzo fajnie, bardzo szybko wypromować. Tylko naprawdę wymaga to dużo czasu, dużo poświęceń, ale taki zawód. Nie ma już teraz zawodów bez poświęceń. Także trzymam kciuki za to wideo, abyśmy coraz bardziej rozwijali. Kolejna rzecz, która tu dzięki koronce się wypromowała na nowo, to są zdjęcia sferyczne. Czyli jest to aparat, który ma tak skonstruowane obiektywy, że widzi wszystko w kuli tak zwanej i widzimy tam to, co chcemy zobaczyć. Czyli możemy do góry patrzeć, możemy patrzeć na dół, na boki, obracać się wokół osi. Gdy powstawały te aparaty, one miały bardzo słabą rozdzielczość, bo pamiętajcie, rozdzielczość w telefonie, jak widzimy, że jest tam rozdzielczość 4K, to ona jest na takiej powierzchni, a tutaj ta rozdzielczość musi być w całej kuli, w całej prawie, no bryle, tak to można nazwać. Więc tu jest ciężej o dobre rozdzielczości, one się już powoli pojawiają i coraz
ciekawiej prezentują te nieruchomości. Plusem jest to, że coraz łatwiej można to montować w całość, natomiast pamiętajmy, przyłóżmy się tu także do montażu, jeśli chcemy pliki wideo w tej formie robić. Testowałem to w naszej firmie 3 lata temu, wtedy jeszcze mieliśmy dużo słabsze sprzęty, na pewno było to coś nowego. Nie wiem, czy to było coś wyjątkowego i czy to zmieniło mocno zainteresowanie daną nieruchomością, na pewno było to czymś ciekawym. Kolejną multimedialną tutaj ciekawostką to są wirtualne spacery. I tutaj jest lider w postaci Matterporta, czyli bardzo dobre aparaty, bardzo duże te aparaty są, one bardzo fajnie skanują całą przestrzeń i bardzo fajnie potrafią na bardzo dobrej już rozdzielczości zaprezentować te nieruchomości. Jest to na pewno jakiś fajny gadżet, szczególnie z góry zrzuty bardzo fajne robi, bardzo ciekawe. Natomiast zarówno to, jak i zdjęcia sferyczne mają jedną podstawową wadę, że my jako autorzy w małym stopniu decydujemy to, co zobaczy odbiorca. Czyli najczęściej chcemy zaprezentować całe mieszkanie, całą nieruchomość, a to nie zawsze tak jest, że każdy róg, każda futryna powinna być zaprezentowana, więc tutaj w tych takich na fullu przygotowanych nieruchomościach może to być ciekawe. Natomiast zastanowiłbym się do końca, czy to o to chodzi. I tu jest kolejne niebezpieczeństwo. Słuchajcie, jeśli zaczniemy w taki sposób prezentować nieruchomości w czasach, w których coraz bardziej przenosimy się do życia online, zabieramy sobie tę wartość, którą mamy jako agenci nieruchomości. Czyli ktoś ogląda bez nas, czyli my nie potrafimy swoimi słowami czegoś podkręcić, czegoś wytłumaczyć, bo ktoś sobie sam wytłumaczy, czasami błędnie, czasami na niekorzyść tej nieruchomości. I taką pracą możemy przenieść całkowicie wszystko do online'u i w pewnym momencie się okaże, że ci agenci nieruchomości nie są potrzebni. Bo to za chwilę się może okazać, że właściciel nieruchomości sobie zamówi taki spacer, bo przecież firmy, które robią te spacery, muszą na tym zarabiać, więc nie będą sobie odmawiały, aby zwykłemu Kowalskiemu za jakąś kwotę zrobić taki spacer. Więc pamiętajcie, jeśli się za mocno wkręcicie w te spacery wirtualne, w te wszystkie sferyczne zdjęcia, zabieracie tę wartość, dzięki której potrafiliście sprzedawać zarówno siebie, jak i te nieruchomości. Naprawdę trzymam kciuki, żeby utrzymać tutaj dystans, a nie i za wszystkim jak takie stado, bo różnie to się może skończyć. Kolejne pliki multimedialne to są plany. Coraz częściej sięgamy po te plany i bardzo dobrze, bo plany są bardzo ważne, szczególnie w przypadku mieszkań, domów, jak i lokali, typowo takich usługowych. Jeśli te plany są w formie takiej 3D, to jest takie nowoczesne, to jest z bajerami, bo są tam czasami meble, są tam jakieś inne urządzenia takiego życia codziennego, potrafi to bardzo fajnie uwypuklić fajność, nowoczesność, a także to, jaką pracę podjęliśmy. Tylko pamiętajcie, te plany 3D potrafią troszkę pomniejszać te pomieszczenia, te lokale poszczególne, ale dodają atrakcyjności. Natomiast zwykłe w formie 2D są najbardziej czytelne, najbardziej klasyczne i chyba w największym stopniu pokazują możliwość wnętrzarską. Fajne są multimedia. Gorąco zapraszam do zapoznawania się ze wszystkimi ciekawostkami, nowinkami, bo to jest coś bardzo przyjemnego. Jeśli sami już nie nadążamy za tymi nowinkami, warto z jakiejś agencji reklamowej, marketingowej skorzystać, która z tymi nowinkami jest cały czas na bieżąco. Póki co, dziękuję i zapraszam ponownie.